za dużo pracy, mąż mnie nie wspiera, żona mi nie pomaga, jest za gorąco, jest za zimno. Znacie to? Jak pokazują badania, statystycznie w ciągu normalnej rozmowy narzekamy raz na minutę. Można powiedzieć, że to nasz taki sport narodowy. A co wy na to, by to zmienić? Aby być na bieżąco, kliknij subskrybuj i dzwoneczek. Angelika Wielgus-Lach, zapraszam na program Kulisy Sukcesu. Narzekanie, choć chwilowo pozwala poczuć nam się lepiej, negatywnie wpływa na nasz mózg, a tym samym pracę i zdrowie. Pisze psycholog dr Travis Bradbury, autor bestsellerowej książki Inteligencja Emocjonalna 2.0 i założyciel Talent Smart, globalnego lidera w dostarczaniu firmom testów i treningów dotyczących inteligencji emocjonalnej. Jest też sporo osób, które porównują się do innych, do znajomych z pracy, do kolegów ze szkoły, a to często budzi w nich frustrację, negatywne emocje i przez to też włącza im się narzekactwo. A gdyby tak przestać porównywać się do innych, a jeżeli już macie taką potrzebę, to spojrzeć na siebie z perspektywy lat, zobaczyć w jakim miejscu byliście i w jakim teraz jesteście. Do tego zachęca Jacek Walkiewicz, psycholog, mówca motywacyjny i inspiracyjny. Ja myślę, że bardzo często mamy takie poczucie, że ta słynna trawa u sąsiada jest bardziej zielona niż u nas i że ta kolejka na stacji benzynowej do dystrybutora obok idzie szybciej niż u nas, czy na bramkach na autostradzie ten rząd obok samochodu się szybciej przesuwa, czyli że wszyscy poza nami mają lepiej tak naprawdę. Jest jakaś umiejętność, której trzeba się nauczyć i akceptować tą rzeczywistość, którą mamy, ale też pewnie odnosić się do tego, co było wcześniej, umieć porównywać tak naprawdę, umieć spojrzeć na swoje życie z takiej szerszej perspektywy i zobaczyć, że jakiś progres w naszym życiu bardzo często jest i to, co mieliśmy kiedyś, co mamy teraz, albo to, jak patrzyliśmy na świat, co wiedzieliśmy, a co wiemy teraz, bardzo się różni. Czyli tak naprawdę, jeżeli porównujemy się do innych, no to rodzi to w nas pewne poczucie być może zazdrości albo dyskomfortu, ale jeżeli porównujemy się do siebie i do siebie sprzed lat, no to widzimy, że jednak nasze życie się zmienia i w większości jednak zmienia się na lepsze. Całą rozmowę z panem Jackiem Walkiewiczem znajdziecie oczywiście na kanale Kulisy Sukcesu, tu wrzucam wam link. Nasz mózg uwielbia efektywność i nie bardzo mu się chce wykonywać więcej pracy niż musi. Gdy powtarzamy jakąś czynność, na przykład narzekanie, neurony rozgałęziają się w stronę innych neuronów, by ułatwić przepływ informacji. Dzięki temu w przyszłości powtarzamy daną czynność o wiele szybciej i łatwiej. Często narzekanie przeprogramowuje twój mózg tak, by w przyszłości było to łatwiejsze. W efekcie po jakimś czasie odkryjesz, że łatwiej ci być negatywnym niż pozytywnym, więc warto mieć to na uwadze. Jeśli lubicie narzekać, to teraz możecie się przestraszyć. Według badań naukowców z Uniwersytetu Stanforda narzekanie zmniejsza hipokamp, czyli część mózgu odpowiedzialną m.in. za rozwiązywanie problemów, inteligencję i pamięć. Powinniście też wiedzieć o tym, że nawyk narzekania można przejąć od innych osób. Mózg w naturalny i nieświadomy sposób niejako odbija nastroje osób dookoła nas. Nazywa się to neuronami lustrzanymi i jest podstawą naszej zdolności do odczuwania empatii. Z drugiej jednak strony proces ten sprawia, że narzekanie jest jak bierne palenie. Nie musisz sam tego robić, by odczuć chorobowe efekty tej czynności. Musisz więc być ostrożny w spędzaniu czasu z osobami, które lubią narzekać. Przeprowadzono kiedyś badanie wśród amerykańskich studentów, którzy oceniali, jak dzisiejszy dzień wypada na tle poprzednich. Profesor Dariusz Doliński z Uniwersytetu SWPS postanowił je powtórzyć w Polsce. Jakie uzyskał wyniki? Oryginalne badanie polegało na tym, że przez 2 miesiące codziennie wieczorem pytano w akademiku studentów, jak się dzisiaj czujesz? Możliwe odpowiedzi były następujące. Tak samo jak zwykle, lepiej niż zwykle albo gorzej niż zwykle. W eksperymencie amerykańskim robiono tak przez 60 dni, a w polskim sporo dłużej, bo przez 100. Dzięki temu można było dla każdego badanego policzyć, czy na ogół czuje się tak samo jak zwykle, lepiej niż zwykle czy gorzej. Okazało się, że niemal wszyscy Amerykanie codziennie czuli się lepiej niż zwykle, a Polacy gorzej niż zwykle. Skąd bierze się ta różnica? Poszczególne kraje znacznie się różnią normami kulturowymi i jest bardzo istotne, czy wśród tych norm znajduje się pozytywne wypowiadanie się o świecie, jak na przykład w Stanach Zjednoczonych. Inni mieszkańcy, jeśli nie mają nic miłego do powiedzenia, to wolą milczeć. Nam nie przyszłoby to do głowy. Ponadto w takich państwach jak USA ludzie mówiący dobrze o świecie są uważani za mądrzejszych.
Bierze się to z przekonania, że rzeczywistość została sprawiedliwie urządzona i ci, którzy wypowiadają się o niej pozytywnie, mają większą szansę na osiągnięcie sukcesu. Natomiast u nas takich ludzi uważa się za trochę głupszych, miłych, ale jednak niezbyt mądrych. Jest jednak łatwy sposób na powstrzymanie się od narzekania. My mamy dla Was taką darmową receptę. Trzeba kultywować w sobie postawę wdzięczności. Jeżeli tylko zapali Wam się w głowie lampka, ponarzekałbym trochę, jak najszybciej pomyślcie, co macie, za co jesteście wdzięczni, z czego się cieszycie. Takie zachowanie redukuje poziom kortyzolu, hormonu stresu, który wydziela się m.in. podczas właśnie narzekania. Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornii, którzy badali postawę wdzięczności, zauważyli znaczną poprawę nastrojów i wzrost energii u pracowników, którzy codziennie pielęgnowali swoją wdzięczność. Używając często tej metody, sprawimy, że w końcu stanie się ona nawykiem, a nasz mózg sam przeprogramuje się na pozytywne myślenie. A Wy do jakiej grupy osób należycie? Tej, która raczej narzeka, czy tej, która kultywuje wdzięczność? Dajcie nam znać w komentarzach i do zobaczenia następnym razem. Aby być na bieżąco, kliknij subskrybuj i dzwoneczek.